Siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 1 grudnia. Jedziemy z akcją czyszczenie kurników. W sumie jak co roku. Zawsze jest to grudzień albo czerwiec, to zazwyczaj plus minus miesiąc, tak? Z tym, że akurat tak trafiło teraz to wyrzucanie, ale nie ma już tutaj na fermie gęsi. Profil produkcji się zmienił. Są teraz indyki na tucz, więc te terminy wyrzucania towaru będą całkiem inne. Ogólnie tutaj gęsi są, wróć, indyki są tuczone, powiedzmy w tej drugiej fazie są odchowane i takie odchowane przyjeżdżają tutaj na fermę i są tuczone, także no, około 2 miesięcy tutaj trwa cykl produkcji, wiadomo, czyszczenie, wyrzucanie oborników, mycie, więc no teoretycznie 5 rzutów do roku, a praktycznie no to się tutaj wszystko okaże, no wiadomo, że no i dla mnie to jest coś innego, bo ten towar jest trochę inny, no i tutaj dla samej fermy czy obsługi fermy jest to troszkę inaczej. Co do pomiotu, bo to chyba bardziej pomiotem można nazwać, obornik podobny do pomiotu kurzego, taki mocno zbity, ładowarką naprawdę mam co robić, jak go nabieram, taki dywan, no nie mogę tego przepchnąć, przy takiej kubki sobie składać. Dużo suchszy jak indyczy, na pewno dużo bardziej wartościowy, tak? Na pewno jest tutaj więcej azotu, to już czuć, bo gryzie w oczy. Z 2 miesięcy, no nie ma tego nie wiadomo ile, jeszcze jakby to przeważył, to w ogóle nie będzie tego aż tyle, bo no mówię, towar dość lekki, jak gdzieś tam na przyczepach, w porównaniu do tego gęsiego, gdzie ciekło z przyczep na tandemie, podejrzewam, że mogło być i po 16 ton, bo zabezpieczenie hydrauliczne no nie pozwalało podnieść, wysypać przyczepy, tak? To było sporo tej masy. Tutaj jest lekki, fajnie się podrzuca na pryzmie. No i mam nadzieję, że składem nie będzie wiele gorszy od pomiotu kurzego. Na pewno, no mówię, no na pewno jest więcej azotu, na pewno będzie bogatszy w skład, będzie można go zastosować mniej. Może ktoś z Was ma indyki, bądź bierze, kupuje, wymienia taki towar, bierze od indyków i dawał do analizy, jak to wygląda, jeśli chodzi o zawartość składników. Jeśli możecie, to się podzielcie. Wiem, że tutaj może być wiele zmiennych, chociażby samo zagęszczenie. Tutaj z tego, co mówił właściciel, to 5 sztuk na 1 metr kwadratowy. Jeśli ktoś ma gęściej, to no wiadomo, że ten towar będzie trochę bogatszy. Co jeszcze chciałem mówić? A no i właśnie taka wiarygodność wyniku, no to wiadomo, że jak trafi więcej tego przysłowiowego gówna, to wynik wyjdzie inny. No jest to takie suche, widzicie, ładowarka, kawałek jedzie, nie może go upchnąć, trzeba to tak napryzmować. No i się właśnie zastanawiam, jaki to będzie miało skład, ile tego dawać, bo no tego gęsiego, no to po 30 ton myślę, że szło tak normalnie, a tutaj, no nie wiem, tak myślę, że patrząc po wadze tego, jak to jest dość lekkie, no to myślę, że około 10 ton wystarczy na hektar. No nie wiem, no mówię, dam do analizy, w razie czego w żniwa, czy tam podczas wożenia się przejedzie przez wagę rozrzutnikiem, orientacyjnie się zobaczy, ile tego towaru jest. Z tego, co słyszałem tutaj od rolnika hodowcy, to towar fajny, bo się nie spala, także no, to też jest jakiś plus. Wysoko idzie sobie spryzmować, wody nie ma przy załadunku, będzie łatwiej, na pewno ciężko się będzie rozrzucać, mówię, bo to są takie dywany zbite, na pewno rozrzutnik nie będzie miał z tym towarem lekko. Co chciałem mówić jeszcze, no właśnie, jak ktoś ma tutaj, to z chęcią bym zobaczył, jakie tam składy. W internecie też można znaleźć wiele informacji, ale to są takie informacje no też bardzo rozbieżne są te wyniki. Ładujemy do oporu, mówię, tego towaru to nigdy za wiele, akurat w tym roku bierzemy tutaj 2/3 tego, co jest na fermie, ponieważ nie mieliśmy wokół gospodarstwa aż tyle pszenicy, było to trochę porozrzucane, na przykład te Falklandy, gdzie tam no, towar
paru było i tutaj 1/3 mniej więcej, no my daliśmy 700, ponad 700 palotów, 700 chyba 30 czy 40 i też około 300 palotów przywiózł mój kuzyn, który właśnie wczoraj też zabierał towar, właśnie dzisiaj jest drugi dzień wożenia, tak jak poprzednio, wiadomo, że wszystkie kurniki jak brałem, no to się schodziło praktycznie 4-5 dni, no 4 dni powiedzmy ładowania. Tutaj gdybym brał wszystko, no to w 3 dni bym się z towarem uwinął. Wiadomo, że jak jest dobry kurnik, tak jak tamten, gdzie nie ma słupów, to już zresztą wiele razy ze mną go ładowaliście, to idzie szybko, 2 razy tak szybko. Tutaj trzeba wybierać, no jest trochę zabawy, ale wszystko się da. Z takich ciekawostek co do indyków, to też tutaj od właściciela dowiedziałem się, że indyk nie widzi niebieskiego koloru. To jest dla mnie ciekawostka, że jak tam jakaś obsługa nocna czy coś, to często odbywa się przy niebieskim świetle i tego człowiek widzi, a indyk tego nie dostrzega i praktycznie człowiek wchodzi niezauważony, indyk sobie nie przeszkadza. Tak samo doły ścian w części kurników są już wymalowane, żeby po prostu, no, indyki nie skubały. O właśnie, też kolejna ciekawostka. Indyk nie może mieć światła, musi żyć w takim półmroku. Jak ma światło, to z tego co słyszałem, naje się słomy, no i zdechnie, bo ma, no, też chyba z ptactwa, tak tutaj, no to informacja od hodowcy, że ma najkrótszy układ pokarmowy wśród ptaków, no i jest bardzo wrażliwy, tak? Mówię, zje trochę słomy, zaklei się, zapcha, no i zdycha po jakimś czasie, więc musi mieć właściwie ciemno, gdzieś tam nawet jakby było uchylone, jakaś szczelinka, naje się słomy i sztuki padają. No, jest tutaj tego trochę, no nie wiem jaki to może być rząd wielkości tego obornika, bo jest to dość lekkie, w tonach, nie wiem, z takiego rzutu, no może ktoś ma jakieś tutaj doświadczenie, 15 tysięcy sztuk jest na jeden rzut. Może ktoś tam będzie wiedział, ile mniej więcej z tego może być obornika na jednym rzucie. Tak, spira z drzwi, wiadomo, że to jest kwestia indywidualna, kto ile ścieli i co i jak. Dobrze, no fajnie, 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 że coś tam się zmieniło. Może kiedyś będzie okazja być tutaj na fermie, jak będą, to zobaczymy, czy indyki faktycznie robią tak, jak się zrobi im glu, 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 czy się wszystkie odezwą, bo w internecie takie filmiki krążą, fajnie to wygląda, więc no, zobaczymy. O, towaru do oboru. Odpukać, no wczoraj w jednym miejscu wuja trochę zgubił, wuja mój wozi. Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, ja idę przestawić waltrę. Idę przestawić waltrę. Nie ma jak wjechać. Jedziemy dalej z koksem. Oczywiście dwa zestawy. Dwa kurniki. Wczoraj właśnie zabrał kuzyn, to tutaj ferma ładowała swoim Weidemanem. O, tam jeździ Weideman. Wygarnia po mnie. No, wczoraj tak było z grubsza wyrzucone. Dzisiaj tutaj obsługa przyjechała. Wiadomo, no trzeba poprawić łopatą i tak dalej, i tak dalej. O, się miniemy? Miniemy się chyba. Jedzie, a jeszcze trochę, a tak będzie trochę krzywo do załadunku, trochę daleko, no ale dobra, tyle się załaduje na placu, trochę zawsze bałaganu. Z tego co wiem, to indyki tuczone na gotowej paszy, silosy nowe, nowa marka, nie widziałem jeszcze takich, Marco Polo. Nie wiem, czy to nasze, czy nie nasze. No, ładowarka przed akcją przeserwisowana, ogarnięta, jak widzieliście na poprzednim filmie, przejrzane. No i jedziemy z koksem, kolejny zestaw. Mówię, można ładować do oporu, ile tylko wlezie. Najgorzej się schodzi z tymi bokami tutaj, tak, bo to no nie ma takiej tam wygody w takim kurniku jednym. Lekko ponad 2000 sztuk tutaj było, więc to ogólnie nie jest dużo, ale wiadomo, indyki to ciężkie stworzenia. Myślę, że i dobry indyk to po 20 kg może ważyć, jak jakiś
dłużej tuczony albo no po prostu stary, stary osobnik, a może i nawet więcej, może i po 30 kilo. No obornik to jest życie dla naszych roślin. Zobaczymy, no już myślałem, że się uda wywieźć tutaj wcześniej i rozwiózłbym sobie kontrolnie na 1 hektar obok gęsiego, zobaczyć czy będzie jakaś różnica w tym jak to tutaj rośnie, jak wyglądają rośliny, ale się nie udało, rozrzutnik jest już umyty, odprowadzony. Na wiosnę też raczej wozić nie będziemy, bo no, zostały właściwie 2 hektary, ale 2 hektary to nie warto sobie gitary zawracać. No i właśnie tutaj kwestia rozrzutnika. Co byście polecili do takiego towaru? Chyba coś na talerzu, nie? Typowo talerz, bo na tym adapterze pionowym, no nie wiem jakby to wyszło. Czy to w miarę rozrzuci? No suchy, taki słomiasty jest ten towar. Teraz wozimy na jedną pryzmę. Kolejny rzut pójdzie prawdopodobnie na inne pole, jeszcze tam musimy dogadać, czy będziemy mogli posiać na dzierżawie buraki, czy tam no, właściciel nie będzie miał nic przeciwko, to będziemy wozić pod buraki na kolejny sezon, na inne pole tego pomiotu. No już tutaj powiem wam, że wozimy 6-7 lat chyba bierzemy z fermy oborniki. Już kupę czasu. Jeszcze nie mieliśmy swojej ładowarki. Pierwsze czyszczenia szły tutaj jeszcze tego dużego kurnika z etorem, tym 7045, który później dostał lift na 7245. Także to już kupę czasu. Później jeden albo dwa rzuty wyrzucał nam kuzyn merlakiem swoim, ten od którego mam Alimę. Robił nam tam przysługę, usługę. Początkowo były tylko ten duży kurnik był tylko jeden, później był ten i później no, uruchomione zostały te kolejne. Wiem, że ten będzie modernizowany, czwórka będzie modernizowana. W sensie ocieplona i tam no jakieś pewnie szlify. Wiadomo, że no to już są stare budynki, to nie jest to co nowe fermy, że bez słupów, że da się ładować w środku, że to... Ale wiadomo, no, od czegoś trzeba zacząć, od czegoś trzeba to ruszyć, może w przyszłości chłopaki będą tutaj to rozwijać i coś tam powstanie, nie wiadomo, no dobrze, że działają, że są chęci do pracy. Ja się cieszę, bo mam obornik, który no, uważam, że jest, no myślę, że chyba niezbędny, tak? Do tego dokupię sobie trochę jeszcze pomiotu typowo schowu klatkowego. Też tam będzie można dać po 7 czy po 10 ton. No i mamy kompleksowe, fajne nawożenie organiczne, które działa przez lata, tak? No co, w pierwszym roku tam 50% na pewno podziała, 50-60% niech podziała, jeśli oczywiście będzie woda, tak? Jak nie będzie wody, to nam wypali i tyle z tego będzie. A w kolejnych latach to też jeszcze tam powinno być jakieś działanie ze 30% i w trzecim roku też jeszcze może z 20%. Pytanie ile tego damy, jakie rośliny posiejemy. No na pewno buraki, tak? Buraki są rośliną, która chyba najbardziej wykorzysta nam ten towar. Ogólnie no to w technologii pasowej, tak jak siejemy buraki, trochę tego obornika szkoda, bo na jednym z pól, w sumie nie, na dwóch polach, obornik pod buraki dawaliśmy już we wrześniu, w połowie września. No to jeszcze było ciepło, przerzucone tylko talerzówką. No wizualnie w momencie przykrywania tego obornika dużo widać nie było, ale po czasie no to się ten obornik poodkrywał po deszczu, tak? No mam tutaj na myśli, że po deszczu się odkrył. No i wiadomo, że jakieś tam straty azotu przede wszystkim no wystąpiły. No azot, tak? No reszta tam raczej nam z niczym się nie stanie. No azotu mogło, podejrzewam, że dość dużo ucieka w takim gospodarowaniu. No najlepiej byłoby przyorać. Właśnie, jak już rozmawiamy na ten temat, rozmawiamy, ja mówię, wysłuchacie, to wejdźmy w interakcję. Może ktoś coś podpowie, jak u was skutecznie w bezorkowej bądź w pasowej radzicie sobie ze stosowaniem obornika, żeby jak najbardziej wyeliminować straty azotu, tak? Głównie azotu.
chętnie się czegoś dowiem, może coś podpatrzę, wiadomo, że to jest zawsze gdzieś ktoś coś ma wypraktykowane, wie jak to wygląda. Plus taki, że nie cieknie po przyczepach, sprzęt nie będzie aż tak brudny. Dzisiaj przymrozek, chyba będzie trzymał cały dzień. Muszę dzisiaj włączyć grzanie na hali, mam jeszcze opryskiwacze. Oba niezalane do zimy, będę je szykował dopiero. Może jakiś odcinek wleci z szykowania Amazonki, w sumie nie było jej tak dużo w tym sezonie, więc coś tam będzie. Tutaj widać, jakie duże są wiatraki. Mówi mi właściciel, jaka wydajność, ale przyznam się szczerze, że zapomniałem. 80 metrów, 60 albo 80 metrów na godzinę, może tak być? Może i może, nie wiem. Dobra, nie wnikajmy. No i tak powoli. W sumie sam poranek jest, działamy. Nagram wam później może jeszcze tego Badajmana, jak sobie śmiga coś z podrzucania. A w tym momencie się rozłączymy, zakończymy. Widzimy się trochę później. Na pełnym ogniu, na piła do warki. Tutaj ma Dejmanik, sobie śmiga. Fajna poręczna maszynka. Małe, ale cały kurnik wyrzucił. Ja wyrzuciłem dwa takie mniejsze, wyrzucałem właśnie. O, zobaczcie, jaką czapę zabierze. Dwa takie mniejsze, te stare kurniki, w których tak, no jest dużo kręcenia, te słupy do omijania. Wadajmanik sobie tutaj ładuje towar dla kuzyna. Też kuzyn tam część słomy przywiózł trochę. Operator wprawiony, to robota idzie szybko. Wadajman T 4512. Na teleskopie, jakby ktoś szukał takiej ładowarki, fajny sprzęt. Fajnie to śmiga, zobaczcie jaką czapę przywiózł. No. Też i razem załatwiam. Na wyciągniku teleskop. Na momencie. Widełko. O, Wadajmanik pozgarnia mi tutaj taką gumę fajną moją do zgarniania, chłopaki. No i ładuję to, co po środku, wiadomo, że jeszcze też ludzie troszkę to domietli. No tutaj pewnie blisko przyczepa mi się nazbiera. Też przyjechał kuzyn tutaj, właśnie John Deere'kiem po swoje resztki. Ładuje się Wadajmankiem John Deere'ek 5100M-ka z tuzem. No podobny ciągnik do naszej małej N-ki. O, godzina, za chwilę 13, do 14 się uwiniemy jeszcze w tej szóstce. Połówkę muszę pozgarniać, ja sobie to załaduję. Wuja przyjedzie, ostatni kurs, jeszcze jeden transport na popołudnie. Już będzie po dwóch. O, jeszcze wuja przyjedzie, jeden rzut będzie. Na te dwie przyczepy na HL-kę i na D55 już na pewno wszystko zmieszczę. Mówię, ten kurnik czeka jeszcze modernizacja, fajna tabliczka z PRL-u. No tutaj jeszcze PRL został, oszczędzaj prąd. Fajne takie emblematy, lubię takie rzeczy, ogólnie epokę PRL-u. Tutaj najwęższe drzwi są i no tak, tutaj jest ciasno i dziury w środku, ale to ogarnę, bo panują, będzie dobrze. Dobra. Tak, tylko chciałem pokazać, o tutaj wesemki pięknie świecą, z daleka świecą, pokażę wam je pewnie na wiosnę podczas rozlewania RSM-u. Albo jak będę siał nawozy jeszcze jakieś z samej wiosny. Jeszcze na rzepach coś potasu będę chciał rzucić. A no i cholista. Cholista zamówiłem 3 tony po 150 kg. Będę rzucał. Dobra, nie przedłużając, może jeszcze się później połączymy, pokażę wam fajne wozidełko. O, dotarł ostatni transport.
rozłączam sobie tutaj zabezpieczenie na kluczyku do podrzucania. Nie widzę innej opcji, wujas przyjechał. Tyle jest towaru, jak widzicie, z jednego rzutu, z części jednego rzutu. Zaraz to podrzucę do góry. Z tego co wiem, to towar się nie będzie spalał. Zobaczymy zresztą. Podrzucamy, dość sprawnie to idzie. Takie czapy, zobaczcie, jak lekki, lekki towar. A, coś nie łączy do końca. Wiem, że tak się nie robi. Wiem. O. Dobra, działa. No i akcje gnojne na ten rok będą zakończone. Towaru trochę jest, ale trzeba robić, oszczędzać miejsce pod kolejne wożenie. No nie można sobie, kurczę, pół hektara pozwolić, żeby leżało tutaj po tandemie, fajnie usypane wysoko. Jest tego towaru, jest, nie ma co mówić. Sam jestem ciekaw, jak to tonażowo. Mówię, lekki jest, ale na pewno wartościowy. Dzień się kończy, jeszcze zaraz biorę się za ustawienie cebuli do ciepłego magazynu. Też nie ma co tam zostawiać jej na pastwę losu, że tak powiem. Troszkę to siądzie na pewno, no to tam nie ma w ogóle bez dwóch zdań, że to trochę usiądzie. Najlepiej by było to na pole rozwieść, ale już nie ma gdzie, wszystko jest nawiezione. Przedłużając, może jeszcze z drugiej strony wam pokażę, od drugiej strony ile tego jest. Na razie się rozłączymy. O, z drugiej strony jest tyle. Chyba najcięższa robota podczas tego całego wyrzucania to podrzucanie. Widzicie, towar lekki, nie? Tu mogę pchać, podnosić. Już musiało być sporo, żeby w krokodylu była tona. Tak się nie powinno robić, ja wiem, wszyscy o tym wiedzą, ale w praktyce nieraz trzeba. Musi dostać trochę w rurę, żeby dobrze chodziła, nie? No, objętościowo jest sporo tego obornika, bo no jest to takie lekkie, nie? No, ciężko to ubić nawet. Puszysty jest, o. Dobra, nie zanudzam was dłużej, bo ile tu można o oborniku. Kto się fascynuje, kurde, obornikiem? Tylko prawdziwi rolnicy. Cieszę się z tego towaru. Trzymajcie się. Na razie, ho. Cześć.